W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Jest z nami Michał Olaś. Michał, to raczej nie był twój wymarzony debiut przed polską publicznością. No niestety nie. Wszystko poszło nie tak jak trzeba. Nie udało mi się sprostać zawodnikowi z Algierii. Miejmy nadzieję, że następnym razem inaczej się przygotuję i wynik tej walki również będzie inny. Twoim zdaniem dzisiejszy wynik to jest efekt złego przygotowania, czy bardziej większej formy Algierczyka niż się spodziewaliście? Generalnie uważam, że byłem dobrze przygotowany fizycznie, kondycyjnie, na sparingach. W dobrym tempie toczyłem 5 rund. Jednakże może przesadziłem troszkę z przygotowaniem siłowym, zabrakło mi elastyczności i to wyszło w walce wszystko. Która runda była najcięższa? Myślę, że trzecia, kryzysowa runda. Potem już zawodnik z Algierii cofnął się trochę do defensywy, był jeszcze dosyć szybki na nogach i ja musiałem ofensywnie boksować. Wydaje mi się, że szukałeś w tych ostatnich rundach okazji do nokautu. Zgadza się, no dostałem wiadomość z narożnika, że przegrywam 2 punktami w ostatniej rundzie, więc nie było szans odrobić, jedynie spowodować knockdown lub knockout. Tak. Plany na przyszły rok? Na przyszły rok. Zaboksować jeszcze przynajmniej 2 razy na meczach rewanżowych, pod trochę zrobić lepszy rekord i dalej ćwiczyć, rozwijać się, trenować. Powodzenia, dzięki za rozmowę. Dzięki.